Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj zaprezentuję Wam nową Transcendence, postać Freję. Myślę, że zrobiłem ją może trochę za szybko, ale jakby chcę ją przetestować, pokazać. W teorii jest bardzo ciekawa, ale z drugiej strony każda Transcendence postaci w teorii jest naprawdę unikalna i fajna. Tak jak każdy może powiedzieć, że nie wiem, ten Asmodeus of Dusk, ten Tless po prostu jest słaby. Jak zobaczycie w teorii, co on robi, to on jest naprawdę mega świetny. Zdejmuje armor, znaczy zdejmuje speed, no damage też spory, tarcze z damage reduction, a jednak się go za bardzo nie używa, bo nie ma gdzie. No i to samo może być z tą nową Freją, choć mi się wydaje dosyć ciekawa. Oczywiście zobaczymy ją zaraz w akcji. W skrócie, bo ma długi opis, mnie on troszeczkę zmylił, to tak, każdy atak jakikolwiek naszych sojuszników zwiększa all damage reduction i atak o 10% na 3 rundy. To jest sporo. All damage reduction jest mega ważne. To jest naprawdę dużo. Nawet jakby była to zwykła redukcja obrażeń, to bym się zdziwił, a tu wszystko, czyli tak jakbyśmy mieli nie ten artefakt, tylko jakbyśmy mieli koronę. To po pierwsze. Po drugie, passive skill, jej zwykły atak pasywny jest według mnie kiepski. Po prostu, jeżeli dobrze, a już zrozumiałem to, co jest tutaj napisane, a jak patrzyłem na słabszej walce, zaraz wam to pokażę, no to raczej dobrze rozumiem. Zadajemy 800% obrażeń przeciwnikom, i jeżeli mają Magic Pollen, to zadajemy im dodatkowe obrażenia na dwie tury, znaczy otruwamy ich i się leczymy maksymalnego zdrowia. Jak nie mają tego Magic Pollen, to nie trujemy. Chyba że to jest tak napisane, że trujemy ich tym Magic Pollen, ale nie wydaje mi się. Z tego co widziałem, to po prostu jest dodatkowy atak, jeżeli mają to. Magic Pollen, zaraz wam pokażę, to jest po prostu. Znaczy, to jest dodatkowy efekt, który nadajemy na active skillu na przeciwniku, na dwóch przeciwnikach randomowym, którzy tego nie mają. No i trujemy przeciwnika, który ma to coś, ten Magic Pollen z active skilla. Zabieramy dwa atrybuty buffy od nich i mamy 66% szans na zrobienie tego Mirage Pollen na jednym przeciwniku bez tego polena całego, kiedy używamy. Sojusznik używa basic skill albo no po prostu cokolwiek używa na przeciwnika, który ma już ten debuff. Czyli tak naprawdę dużo się rozchodzi o to, żebyśmy jak najszybciej my zrobili atak, żeby wszyscy inni po nas mogli atakować przeciwnika z tym debuffem, lub po prostu żebyśmy my mogli basic atakiem zaatakować z tym debuffem. Jeszcze dodatkowo po zaatakowaniu my dostajemy jeden layer takiego buffa. A ten buff to jest coś takiego, że gdy mamy jedną warstwę, to w ogóle jest takie dziwne, bo dostajemy jedną warstwę, z drugim atakiem drugą, active skillem, z trzecim trzecią. I już każdy kolejny to jest jakby nadal efekt trzeci, już pomijamy ten pierwszy, czyli efekt za pierwszą warstwę, który jest mega kozacki, czyli na dodanie wszystkim sojusznikom damage reduction, zwykły, to i tak jest dużo, 40% i control immunity na dwie tury. To jest po pierwszym naszym active skillu i to później już tego drugi raz nie włączymy. To też jest mega ważne. Ja myślałem, że to zawsze już będzie działać, że każdy poprzedni będzie. Niestety nie działa. Druga warstwa, czyli drugi active skill, to jest dodanie sojusznikom 20% na 3 tury ataku. Jeszcze danie każdemu tarczy, co jest spoko. I trzecia tura, czyli ten trzeci active skill. Znaczy trzecia tura, tak naprawdę szósta, piąta tura, w zależności co tam, jak zbudujemy postać. To jest na koniec każdej tury zwiększamy obrażenia zadane przez tą postać Freję przeciwko otrutym przeciwnikom i podnosimy swój atak i speed na cały czas, jakby tak mi się wydaje do końca. Także to będzie taki bardzo stakowanie się, ale w pierwszej i drugiej, jakby pierwszy, drugi active skill pomagamy innym, a dalej już działamy na swoją korzyść, co jest fajne, bo jak zobaczycie, PvP teraz trwa dosyć krótko, więc ta 1 na 1, 2, 3 tury to będzie wystarczająco, żeby to było pod PvP postać, a te późniejsze to tak pod obrażenia na bossa, czyli naprawdę wydaje się fajna, zrównoważona postać. I zobaczymy, jak teraz to wygląda w akcji. Tu wam pokażę na przykładzie, jak w ogóle działają te skille.
Zobaczcie, zrobiliśmy to był zwykły atak, to nie był active skill. Zadaliśmy po prostu obrażenia. Jeden zginął, jeden nie, i drugi też nie. Czyli obrażenia. Żadnego debuffa nie było. Czyli tak jak raczej mówię, po prostu obrażenia. Jeżeli będzie ten polen, o którym zaraz zobaczycie, to będą dodatkowe akcje. Zadajemy active skilla. Zobaczcie, na dole pod Tixem, na samym dole i pod Garudą i pod... zapomniałem jej nazwy. Jest taka... jak to się nazywa? Kwiat. Taki ładny fioletowy kwiat. I oni mają debuffa teraz nałożonego. Z tym debuffem mają 35% szans bodajże na to, że nas nie trafią. W ogóle zdodżujemy. Tak jak Xiebie atakowali. Więc po prostu unikniemy atak od nich. Nie tylko nasza główna postać. O, widzieliście teraz dwóch hitów w ogóle nie dostaliśmy. Tylko wszyscy nasi sojusznicy mogą uniknąć. Teraz jeżeli oni mają już te dwa debuffy, nasz zwykły basic atak będzie na nich mocniejszy, bo im no, nadamy truciznę i się wyleczymy o 20% w teorii. Możemy to zaraz zobaczyć. Także sporo do przodu i trochę obrażeń siadło. Także no, w teorii, jeżeli postać może wytrwać długo, to fajnie działa. A czy to dobrze jest na jakby w walce na PvP, jak to wygląda? Zobaczcie. Zagramy sobie tradycyjnie na moje drugie konto. Przeważnie tutaj używałem takiego buildu. No ale że teraz się zmieniło, no to czas na nową Transcendence postać. Zobaczymy coś takiego. Oczywiście wylosowałem jej pierwszy darmowy był Awakening, oczywiście plus, bo czemu by coś lepszego miałoby się trafić. Zobaczmy. Wszyscy tradycyjnie atakują Drake'a, bo jest najsłabszy, ani razu Dodge'a nie zrobił, szybko padł, więc troszeczkę lipa. I każdy z naszych sojuszników, pamiętajcie, jeżeli zaatakuje, dostaje atak i damage reduction, czyli czym prędzej szybsze nasze postacie są od przeciwnika, tym mniej oberwiemy obrażeń. Ja na niej teraz dałem po prostu artefakt na energię, żeby szybciej zrobiła active skilla. No i zobaczymy, czy to ma sens. Już jest po active skillu, zobaczcie, dostaliśmy control immunity, damage reduction, 40%, naprawdę to jest kosmiczna ilość w tym momencie. Na dwie tury powinniśmy być naprawdę do przodu, no ale Xia to też robi robotę i potrafi i tak zbić połowę tego zdrowia wszystkim. No i to też jest, jeżeli chodzi o to, że zwiększa ten atak i damage reduction. Pamiętajmy, że są też inni mega dobrzy supporci w grze, których się nadal używa. Zobaczcie, Queen zwiększa, gdzie to jest, wszystkie zadane obrażenia o 20% wszystkim sojusznikom. Jeszcze tam zmniejsza jakiś krytyk, redukuje krytyk przeciwnikowi, także kosmos. Kolejne jakieś przykładowe PvP wam pokażę, będzie... No jakby wiele trzeba przetestować, żeby zobaczyć, jak ona dobrze funkcjonuje i czy dobrze w ogóle funkcjonuje, bo o, teraz dostaliśmy CC, czyli w ogóle ją wykluczamy, że cokolwiek zrobi. Także skipnąłem tutaj dwie walki, tam gdzie dostaliśmy CC, to po prostu przegraliśmy, jedną teraz skipnąłem, wygrałem, więc teraz zobaczmy ją po prostu razem, jak to wygląda. Oczywiście Yahra to jest taka postać, na którą się bardzo zastanawiałem, czy ją budować, czy nie, no pod względem CC, no teraz dostała Silence'a, więc easy raczej. No jak ona wyłączy kilku przeciwników, to jest kosmos. No ale właśnie pod nią najlepiej by było zbudować jeszcze całą drużynę, czyli artefaktów, czyli Demon Bella, tego Rui Specter, czy jakkolwiek to tam się nazywa. Ale dobra, na razie tym się nie zastanawiam, ponieważ no, mam swoją czwórkę Transcendence postaci, które właśnie teraz widzicie. No i zobaczcie, jak to dobrze idzie w miarę PvP teraz. Zaraz znajdziemy jeszcze kogoś innego. Kolejna walka to Madara, także zobaczymy, co tutaj uda się zrobić. Kurczę. Dobra, powinno być dobrze. Także też prawie cała drużyna Transcendence postaci u przeciwnika, u nas no już 4, to też dobrze, dostaliśmy CC na naszej głównej postaci, którą prezentujemy, więc może być lipa, no ale zobaczcie, tak czy tak, jeżeli inne postacie atakują, one i tak sobie podnoszą atak i damage reduction, w teorii,
Bo no, to jest słabo, że te ikonki są tak nieczytelne tych buffów. My nie widzimy za bardzo, co się dzieje. Oczywiście, jak zrobimy ten active skill, no to dwie ikonki nam dochodzą, więc na naszej nowej postaci, więc widać, że coś tam się zdziałało. No ale no to są właśnie takie słabe te buffy. No i przegraliśmy. Zaraz jeszcze raz sobie spróbujemy. Może tym razem bez stuna coś podziałamy. Niestety nie mam jak wam pokazać, co ona potrafi zrobić na walce z bossami. Nawet nie mam co sam przetestować, bo wszystko, co było możliwe, to mam po prostu zeskipowane. No niestety, tak działają te dzienne questy. No i trzeba to jak najszybciej robić przeważnie. Dobra, jest active skill, mamy zwiększoną redukcję obrażeń na wszystkich i atak. Pamiętam też mega sprawa. Redukcja obrażeń, damage reduction, ma swój max, który wynosi 70%. Więc jeżeli transcendent z postaci mogą sobie wybrać 35% redukcji obrażeń z Imprintu, my im dodamy 40% z active skillu, to tak naprawdę żaden artefakt redukujący, dodający redukcję obrażeń nie ma tutaj za bardzo wpływu już, bo i tak osiągniemy powyżej 70% nie jesteśmy w stanie osiągnąć, także to będzie taki max. Ale każda postać po zrobieniu ataku ma all damage reduction, nie damage reduction. Nie wiem, na jakim poziomie możemy go maksymalnie zablokować, jakby jaki jest max w All Damage Reduction. Wydaje mi się, że i tak nie jesteśmy w stanie go za bardzo osiągnąć. Redukcja obrażeń już tym bardziej tak z transcendent z postaciami. Także PvP wydaje mi się fajną opcją. Niekoniecznie myślę, że to jest mega wow, super koks postaci w ogóle, ale wydaje mi się dobra. Tak samo jak każda dobra inna transcendent postać. Jak widać, ginie, mam na niej artefakt na damage, ona chyba w ogóle nie zaatakowała w tej turze, więc to był ten problem. Dobra, czyli mam nadzieję, zrobimy teraz active skill w pierwszej turze. No i to jest to, że ona ma mały dosyć speed, oczywiście nie mam jak jej za bardzo przyspieszyć, chyba że kamień na speed to będzie dobry u niej, tylko muszę porównać, czy to aby na pewno będzie wystarczająco, żeby była szybsza od innych postaci, ale raczej tak, bo w tym momencie dałem jej kamień na zżycie i raczej no, będzie miała trochę mniej zdrowia, ale jak szybciej da tą redukcję obrażeń, to wydaje mi się, że będzie to na plus. Także o, wygraliśmy jakimś cudem. Sama w sobie ona nie robi obrażeń. Jestem ciekaw jej obrażeń, jeżeli będziemy w stanie zrobić, jak to się nazywa, no jakąś walkę na dłuższą, na 15 tur. Na razie jej coś takiego ułożyłem. Tu muszę jej speed zaraz wykręcić. Tu może to zmienimy też na speed. Pod względem obrażeń, no raczej na razie jej nie będę budował. Speed heal efekt mi nie jest potrzebny. Speed HP najlepiej by było. No ale dobra, to już sobie tam pozmieniam i w przyszłości przetestuję inne możliwe no, możliwości tej postaci. Także może i będzie ciekawie. Na ten moment ciężko mi powiedzieć, czy jest ją dobrze budować, czy nie. Raczej bym to odradzał, nie rzucałbym się na nią, bo tak czy tak, tak tą, jak i każdą inną postać transcendent z biegiem czasu i tak będziecie mogli zbudować. Jedynie co chciałem powiedzieć, że aktualny event jest fajny, ale też niedługo będzie kolejna rocznica w tej grze i wydaje mi się, że po tej rocznicy artefakty i inne mega nagrody będą jeszcze bardziej łatwe do zdobycia, bo ostatnio są tak mega kozackie nagrody w tych eventach, że na pewno jeszcze to ułatwią. Co jest takiego fajnego w tym evencie, to że trzeba zrobić 5 gwiazdkowych 30 postaci. Za 10 summonów mamy jeden punkcik, ten dodatkowy. Za awakening mamy dodatkowe punkty w zależności od wyniku. No i VIP-y. Okay. Ale tu mamy do wyboru. Za 120, czyli tak naprawdę za zrobienie tego i 900 scrolli, możemy już mieć pay to win skrzynkę, ale ja jakby bardziej się skłaniam, jeszcze nad tym myślę, do wyboru tego po lewej. Za 60 możemy wybrać sobie Cloud Island Chesta tego lub skin taki. Tylko ciekaw jestem, jak to można zrobić. Czy jeżeli wybiorę raz, bo zobaczcie, można wybrać po lewej 6 razy. Oczywiście zaraz to sobie. W sumie to mógłbym teraz wybrać. Tylko się mocno nad tym zastanawiam. To, co tutaj widzicie, tyle resursów,
To jest bardzo, bardzo dużo, tym bardziej, że tu są Master Toolboxy, które są ciężko do zdobycia, ale tu jest skin, który, jeżeli wybierzecie, zobaczcie, na przykład, no lepiej bym wybrał te główne do atakowania, gdzie mamy nasze postacie, to jest po prostu 5 poziomów dla naszych transpostaci. Jeżeli przegapiliście, no to ja zrobiłem tutaj Viking, dzięki temu tutaj mam więcej gemów na produkcję, ale w tym momencie możemy tylko tutaj dokupić skin, czyli zobaczcie, tu chyba nie na tym koncie, albo tu sobie jeszcze nie aktywowałem, no to aktywuję. Aktywuję skin. W ogóle jak macie problem ze skinami, to lepiej wejść w... Gdzie ja to wchodziłem? Hop, tutaj. Tu mamy napisane, ile mamy skinów. Tu coś nie bardzo mi tu idzie, tu skin. I tutaj możemy powybierać każdemu po kolei, nie musimy wchodzić w każdy budynek. A tutaj raczej musimy wejść w budynek, bo musimy konkretnie zaznaczyć, w którym... Jakby jeden skin to jeden budynek, czyli tu i o. Plus 5 poziomów. Zobaczcie, to jest 16,6%. 21,5% ataku i HP więcej, tylko tu już nie możemy tego skina wybrać, czyli jeden skin, jeden budynek. Więc no się zastanawiam, czy kupić ten blueprint, czy kupić te resource, jeszcze zobaczę, ale to naprawdę jest mega kozacka opcja, to i to. Tyle na dziś, a i tutaj jeszcze trzeba zdobyć punkty za walkę z kimś, kto ma nową postać lub też wszystkie transcendne postacie, co jest mega głupie. No ale jak macie mnie we friendach, możecie zawsze tam dwie czy trzy misje wpadną, oczywiście nie wszystkie. Tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.